Pierwszy proszę odpowiedź pana profesora. To strasznie trudne pytanie, bo jak prowadzę wykład z ekonomii, to kwestia interwencjonizmu zajmuje ze 30 godzin. Ale najprościej można było powiedzieć tak, że oczywiście rola państwa, jak wszyscy wiemy, mocno ewoluowała gdzieś tam w historii, ale co jakiś czas wracają do nas takie przesłanki, wracają takie czynniki, które powodują, że rola państwa w poszczególnych okresach albo rośnie, albo maleje. I jak spojrzymy sobie na ten dosyć długi, bo 250-letni okres historii gospodarki rynkowej, bo gdzieś tak od połowy XVIII wieku możemy to sobie datować, to powiedzielibyśmy, że pewne cechy, czy pewne obszary, w których państwo się znajduje, one albo się pojawiają, albo znikają. A więc można powiedzieć tak, że kwestia interwencji ma taki trochę wymiar strukturalny, to znaczy są pewne elementy, które są zawsze, którymi się państwo zajmuje, i taki wymiar trochę koniunkturalny, a mianowicie w zależności od tego, jak się finanse publiczne mają, to pewne rzeczy dochodzą do interwencji, albo z niej znikają. No i patrząc na to w ten sposób, powiedziałbym tak, że rola państwa powinna się ograniczać do tego, co ja nazwałem tym strukturalnym elementem. To znaczy są pewne kwestie, co do których, nawet jako stary wolnościowiec, nie miałbym wątpliwości, żeby powiedzieć, że państwo jest tu potrzebne. A więc rozpoczynając od kwestii pewnego systemu prawnego, chociaż ostatnio byłem uczestnikiem takiej dyskusji, która polegała na wskazaniu, że prawo, czy ramy prawne, które w danym państwie czy gospodarce się tworzą, wcale nie jest to takie oczywiste, że one muszą być pod egidą państwa. A więc spór na temat tego, czy prawo powinno być prywatne czy państwowe, też istnieje, co jest ciekawe. Ale ja zakładam, że tutaj co do kwestii ram prawnych czy pewnych reguł ustanowionych, co do których nie mamy wątpliwości, że państwo powinno być tym strażnikiem przestrzegającym pewnych zasad. Chodzi tutaj głównie oczywiście o kontrakty i umowy, które realizujemy w gospodarce. Po drugie, też to nie jest wcale takie oczywiste, a mianowicie państwo powinno się zająć bezpieczeństwem, zarówno zewnętrznym, jak i wewnętrznym. Chociaż jak się patrzy na różne dane i na różne analizy, to też w niektórych przypadkach nie jest to wcale takie do końca powiedziane, że państwo najlepiej wywiązywałoby się z tego obszaru. Ale zakładam, że to też jest pewna rzecz, która jest mało dyskusyjna. I trzeci element, no to ten minimum, które państwo musi posiadać, aby te trzy pozostałe elementy nam zagwarantować. Czyli bezpieczeństwo wewnętrzne, zewnętrzne i pewne reguły prawne. No do tego musi być oczywiście aparat biurokratyczny, no bo inaczej państwo nie będzie w stanie ściągać podatków, żeby utrzymywać to wszystko. No i oczywiście nie będzie mogło stosować pewnych konsekwencji czy pewnych sankcji w sytuacji, kiedy ktoś tych trzech pierwszych elementów nie przestrzega, czy je ograniczyć. Więc przyjmuję, że to jest takie minimum. Oczywiście proszę pamiętać o jednej rzeczy, że gdybyśmy się znaleźli pewnie ze 100 lat wcześniej, to nasza dyskusja dotyczyłaby nie tych wszystkich czterech elementów, a pewnie ze dwóch z nich. A gdybyśmy się urodzili ze 200 lat wcześniej, to pewnie tylko jednego. A więc ja zakładam, że kwestia tego minimum, tego strukturalnego fundamentu, jakim jest państwo w gospodarce, to jest faza historyczna, faza rozwoju danego państwa. A więc może się okazać tak, że te fundamenty są mniejsze, może inaczej, węższe albo szersze, w zależności od tego, gdzie się państwo znajdują. Natomiast wydaje się, że to jest ten minimum, o którym dzisiaj, w dzisiejszych warunkach, w współczesnych warunkach możemy mówić. Ciężko mi teraz po panu profesorowi tutaj się teraz wypowiadać na temat państwa, bo mam dosyć zbieżne poglądy i może ja bym zaczął od czegoś nieco innego, czyli jak powinniśmy rozumieć państwo jako państwo. Czy państwo jest dobrem samym w sobie, czy jest pewnego rodzaju narzędziem w rękach społeczeństwa czy narodu, które dane państwo tworzy. Jeżeli przyjmiemy założenie, że państwo jest narzędziem, to rola państwa moim zdaniem powinna się ograniczać do trzech tych głównych aspektów,
które pan profesor już wspomniał, czyli do bezpieczeństwa wewnętrznego, bezpieczeństwa zewnętrznego oraz o aspektu dotyczącego sądownictwa. Ja bym jeszcze rozszerzył tutaj na czwarty element. Powiedzmy, tacy skrajni liberałowie gospodarczy nie do końca się ze mną zgodzą, bo bym tutaj jeszcze nawiązał do kwestii edukacyjnych, ale też nierozumianych w takich aspektach, jakie to funkcjonują dzisiaj, tylko bardziej, powiedzmy, wolnorynkowo. Czyli rzeczywiście państwo, mając pewnego rodzaju możliwości, narzędzia, powinno w jakiś sposób wspierać edukację. Bo poprzez chociażby bony oświatowe i stworzenie takiego rynku edukacyjnego, który byłby stosunkowo mocno konkurencyjny. Czyli ja bym rolę państwa ograniczył do tych czterech elementów. No i przede wszystkim to, co bym chciał jeszcze powiedzieć, no to głównym elementem jest to, żeby państwo nie przeszkadzało swoim obywatelom. W takim razie chciałbym pociągnąć tutaj kilka wątków. Muszę się nie zgodzić na pewno z tym, że rola państwa powinna być, aby ono nie przeszkadzało, a nawet powinno być tak, że państwo powinno popychać ten rozwój cywilizacyjny. Państwo wytworzyło się w procesie cywilizacyjnym, o którym pan rektor mówił, i najczęściej jest jednak tak, że im bardziej państwo, im bardziej cywilizacja jest zaawansowana, im dalej idzie postęp na przykład specjalizacji pracy, im bardziej tworzymy kolejne systemy w ramach tej gospodarki jako firmy, jako kolejne jakby rodzaje obszarów działalności, takie jak internet i tak dalej, czyli rozwijamy coraz bardziej całą tą cywilizację, to państwo okazuje się, że musi regulować coraz więcej. Jest coraz więcej rzeczy, których myśmy zupełnie nie przewidzieli i one spontanicznie same się nie dzieją. I podstawowe problemy takiej zawodności rynku to jest to, że rynek nie jest w stanie zwrócić uwagę na dwie rzeczy, na dwa podstawowe błędy. To widzimy, to widzieliśmy przy tych ostatnich kryzysach. Rynek przede wszystkim nie jest skupiony na długoterminowym zysku. Zdecydowanie bardziej opłaca się myśleć o krótkoterminowym zysku, w krótkim terminie. Zdecydowanie bardziej widać to na przykład po funduszach inwestycyjnych, które inwestują tylko po to, żeby jak najszybciej w przeciągu tych 5, no maksymalnie 10, ale to jest już bardzo długi termin, jak najszybciej sprzedać swoje udziały, zrobić tak zwany exit, wyjście z walizką pełną pieniędzy. Drugie to jest rozproszony zysk, tak? Czyli walczenie z efektami zewnętrznymi. Nie możemy mówić o dobrym środowisku, ponieważ no, nikomu się nie opłaca per se, nikt nie dostaje pieniędzy dosłownie za to, od nie wiem, natury powiedzmy, za to, że chroni tego środowiska. Ten zysk jest rozproszony między nas wszystkich. I w takich sytuacjach no, tylko państwo jest w stanie ingerować i brać udział w takiej gospodarce, przecierać szlaki. Tutaj mowa na przykład o badaniach podstawowych, czyli rozwoju nauki. Nauki i tej podstawowej, edukacji podstawowej, ale mówimy też o nauce wyższej, o laboratoriach, o badaniach. Jeżeli mamy taki prosty sprzęt jak smartfon, to wiemy doskonale, że większość technologii, które w nim powstały, od dysków twardych, przez mikrochipy, ekrany wielodotykowe, przez warstwy ciekłokrystaliczne, wszystkie te technologie powstawały, kiedy kapitał prywatny bał się wejść, ponieważ nie miał żadnego pojęcia, czy z tego będzie jakikolwiek zwrot. To były zabawy jakichś naukowców. I musiał być ktoś, kto będzie to finansował tak filantropijnie, że tak to ujmę. I dopiero po jakimś czasie okazuje się, że z tego jest jakieś sensowne zastosowanie dla gospodarki. Tak? Cała nasza rewolucja cyfrowa teraz jest zbudowana tak naprawdę na państwowych wydatkach. Głównie Departamentu Obrony, DARPA, Departamentu Energetyki itd. No i chciałbym też powiedzieć jeszcze o jednym drobiazgu. Tutaj pan rektor wspomniał o elemencie strukturalnym. Ja bym go nazwał elementem instytucjonalnym, tak, że państwo musi wytwarzać jakieś takie warunki, dzięki którym my możemy skupić się na naszej robocie. Tak? Możemy skupić się na tym, żeby się uczyć, żeby pracować, możemy zajmować się ważnymi sprawami. Nie każdy ma siłę, żeby zajmować się tysiącem rzeczy w ciągu dnia. Nie każdy może tyle rzeczy zapamiętać na raz. Jakby nasza specjalizacja pracy sprawia, że zajmujemy się coraz węższymi dziedzinami, w nich się specjalizujemy. I kiedyś było tak, że na przykład jeśli ktoś chciał się najeść, to szedł sobie do lasu i zjechał sobie te jagody. Tak mogło być parę wieków temu. Tak? Było znacznie łatwiej, natura nas zaspokajała. Teraz żyjemy no, w takiej cywilizacji, w której natura nas nie zaspokaja. I przez to
niejako państwo musi częściowo przejąć na siebie pewną rolę, musi dbać o tą siatkę bezpieczeństwa, bo jeżeli państwo na przykład dba o to, żebyśmy mieli dostęp do dobrego mieszkalnictwa, żebyśmy mieli dostęp do jedzenia, dba o naszą starość, to my możemy kolejne elementy z listy odhaczyć, nie zajmować się nimi i dzięki temu zajmować się tym, co jest najważniejsze. I w ten sposób cywilizacja dalej się rozwija, bo możemy skupiać się na najważniejszych rzeczach. A specjalizacja no, jest podstawą współczesnej gospodarki. Bardzo dziękuję. Czy ktoś Pana chciałby się ustosunkować do tego, co dzisiaj mówił? Przypominam, że zdarza Panu Pan dokładnie 2 minuty na ewentualną odpowiedź. Nie. Coś nie ma kontrowersji, no. Dobrze, więc przechodzę od razu do kolejnego pytania. W tym przypadku jest to pytanie, które często się pojawia, jeśli chodzi o państwa. Moim zaznaczonym przykładem tego typu zachowań może być USA, przynajmniej jaka jest propaganda Stanów Zjednoczonych. Pytanie brzmi następująco. Czy panujący gospodarczy ma sens? Jaka rola odgrywa narodowość kapitału? Strasznie obszerne i trudne pytania. Na to pytanie nie ma dobrej odpowiedzi, powiem tak, czy kapitał ma narodowość, bo jeśli popatrzymy na to sensu stricte, to każdy powie, że ma, no bo inwestor prywatny, publiczny zawsze ma jakąś narodowość, to jest oczywiste, prawda? Natomiast myślę, że trzeba na to spojrzeć w ten sposób, czy inwestycje o charakterze międzynarodowym czy zagranicznym, czy one są potrzebne poszczególnym gospodarkom, czy nie? To jest właściwie pytanie, prawda? I czy one przynoszą jakieś korzyści ekonomiczne, czy takich korzyści nie przynoszą? No i tutaj sprawa wydaje się dosyć prosta, bo jeśli spojrzymy na to w takich kategoriach, to można powiedzieć tak, że w pewnym momencie każda gospodarka, dotyczy to bezwzględnie każdej gospodarki, natrafia na pewne bariery rozwojowe. Chodzi tutaj o wielkość rynku, prawda? Pojemności rynków są ograniczone, jak Państwo wiedzą. Popyt wewnętrzny jest ograniczony, inwestycje wewnętrzne są ograniczone, bo to kwestia oszczędności i szeregu innych rzeczy. I teraz, jeśli ta bariera się pojawia, no to wtedy mamy pytanie, skąd brać kolejne środki, na przykład na inwestycje, skąd brać kolejnych konsumentów na nasze dobra i tak dalej. A więc jeśli spojrzymy na to w ten sposób, to otwieranie się rynku, czy otwartość gospodarek jest sprawą oczywistą. I właśnie dyskutowanie o tym, czy gospodarki powinny być otwarte, czy nie, no jest bezprzedmiotowe. My możemy się dyskutować, na jakich warunkach ta otwartość ma się odbywać, prawda? Czyli na warunkach równych dla wszystkich, bo to jest sprawa kluczowa, a nie czy ono po to powinno istnieć. I tak samo jest z przepływami kapitałowymi. My nie powinniśmy dyskutować nad tym, czy przepływy kapitałowe międzynarodowe są potrzebne. Bo to oczywiste, że są. Natomiast na jakich warunkach one mają przepływać, czyli na warunkach równych i tożsamych dla wszystkich, to jest już inna kwestia. Bo jeśli stworzymy taką sytuację, że jedne inwestycje łatwiej trafiają do innych gospodarek, łatwiej mogą inwestować, mają mniej regulacji, a w drugą stronę te bariery są zdecydowanie większe, no to mogę wiele przykładów takich pokazać, chciałbym nawet w Europie, no to wtedy mamy dylemat. Bo to znaczy, że te środki kapitałowe są inaczej traktowane w poszczególnych krajach. A zatem można to przenieść do fundamentalnego prawa rynku. Rynek ma sens wtedy, jeśli wszystkie podmioty mają równe warunki, równe szanse, równe możliwości. Jeśli tego nie mają, rynek sensu nie ma. Znaczy on wtedy nie istnieje, bo jak Państwo wiedzą z definicji, rynek jest wolny. Zresztą ja walczę zawsze ze stwierdzeniami wolny rynek, bo wolny rynek to tautologia. Bo rynek z definicji jest wolny. No nie można mówić wolny rynek, bo to tak wolny rynek. O co chodzi, prawda? A więc założenie jest takie, że wszystkie przedmioty, które funkcjonują w takim mechanizmie, muszą mieć dokładnie takie same warunki, możliwości i regulacje. Wtedy ma to sens. Jeśli tak nie jest, to sensu nie ma. A zatem powiedziałbym tak. Jeśli wszystkie państwa, wszystkie podmioty prywatne, które inwestują w skali gospodarki światowej, mają dokładnie te same warunki i możliwości, to przepływy kapitałowe mają sens. Jeśli nie, to nie mają. Czy tutaj pytanie było, czy kapitał ma narodowość, tak? No, to znaczy ma sens
I czy ma sens, tak. Znaczy ja powiem zdecydowanie, że kapitał ma narodowość. Zresztą jesteśmy w stanie to cały czas to obserwujemy. I musimy pamiętać o jednej rzeczy, że zawsze jest tak, że inwestycje czy kapitał zagraniczny trafia w te miejsca, gdzie są odpowiednie warunki spełnione dla tego, żeby mógł on pączkować, powiedzmy. I tak naprawdę wszystkie państwa na świecie rywalizują, niektóre lepiej, niektóre gorzej, o ten właśnie zastrzyk pieniądza, zastrzyk kapitału. I taka rola też, i taka sytuacja jest też również w Polsce. My rywalizujemy w Europie z innymi krajami o to, żeby pozyskać inwestorów zagranicznych, jak również rywalizujemy też o to, żeby nasi przedsiębiorcy mogli się prowadzić ekspansję za granicą. No i jak z tym jest? No jest dosyć słabo, bo jest ranking wolności gospodarczych. I proszę sobie wyobrazić, że Polska jest na 45. miejscu. Rok temu była na 39. Wyprzedziła nas taki kraj jak Botswana. Szóste miejsce ma Estonia, 16. Litwa. W zasadzie ciężko powiedzieć, no my wyprzedzamy Ukrainę zdecydowanie. I trzeba pamiętać o jednej rzeczy, że wolności gospodarcze mają też bardzo duży wpływ na to, co się dzieje, jak funkcjonują przedsiębiorcy w Polsce, ale też na to, czy jesteśmy w stanie pozyskać inwestorów zagranicznych. Bo ta rywalizacja cały czas trwa. No i śmiem twierdzić, że Estonia dużo łatwiej pozyskuje takich inwestorów niż Polska. Czyli wracając do podstawowego pytania, pierwsze, czy kapitał ma narodowość, tak? To gospodarczy. I czy ma sens? Okej. Okay. Jeśli chodzi o narodowość kapitału, to ja bym chciał zauważyć, że tak naprawdę mamy różne kapitały, tak? Mamy ten kapitał taki produkcyjny, typowo produkcyjny, czyli powiedzmy idziemy do banku, chcemy wziąć na przykład 100 baniek, żeby postawić kolejną nową fabrykę. I teraz to jest konkretny bank jakiegoś kraju, na przykład, nie wiem, Bank Gospodarstwa Krajowego i jest jasne, w jakim on kraju funkcjonuje, jakich ma swoich klientów, z kim jest powiązany i jakby to jest bardzo silny kapitał lokalny, tak? Jakby wiemy, z jakim krajem on jest powiązany, co będzie budował. No ale jeżeli mamy fundusze inwestycyjne, takie jak, nie wiem, jak BlackRock, albo mamy jakieś inne banki inwestycyjne, które lokują pieniądze, to ich absolutnie nie obchodzi, w jakim kraju oni je lokują. Oni patrzą jedyne na co, to jest jaka jest stopa zwrotu, jakie jest ryzyko, ale to wszystko jest wyrażone za pomocą czynników finansowych. I ich nie obchodzi wtedy, czy oni z jakiegoś kraju nagle wyciągną ogromną ilość cashu z jakiegoś rynku kapitałowego i wrzucą na inny, czy gdzieś kupią jakieś toksyczne aktywa, to jest nieistotne, ponieważ dla tych, którzy są udziałowcami tego funduszu, liczy się tylko i wyłącznie stopa zwrotu, tak? Oni tylko o to pytają. Więc ja bym powiedział, że ten kapitał na samym poziomie najniższym ma narodowość, ale im bardziej on wchodzi na kolejne wyższe poziomy odrealnienia, tak, wchodzenia na coraz bardziej skomplikowane struktury finansowe, to on traci tą narodowość. I na samej górze to nikt już absolutnie nie pyta o to, skąd on się wziął, ani dokąd płynie. Ważne są tylko to, czy to się spina po prostu w arkuszu kalkulacyjnym. Natomiast jeśli chodzi o patriotyzm gospodarczy, to nie jestem jakimś wielkim zwolennikiem idei narodowych, że tak powiem. Natomiast na pewno jest tak, że jeżeli mamy jakiś obszar gospodarczy, tak, i w nim funkcjonują jakieś miasta, jacyś ludzie, jakiś biznes, to dobrze, żeby ten obszar miał napływy kapitału z zewnątrz, który będzie mógł wymieniać na zewnątrz, tak. No i Polska jest takim przykładem. Mamy zamknięte w sensie jakieś granice administracyjne, coś tam wytwarzamy i na zewnątrz ktoś wytwarza coś innego. Dobrze byłoby, gdybyśmy my w ramach naszego obrębu mieli silną gospodarkę, dzięki której możemy pozwolić sobie na więcej produktów, których my nie wytwarzamy w naszym kraju, tak? To jest w miarę logiczne, to nawet nie musi wynikać z jakiegoś wielkiego, nie wiem, nacjonalizmu czy czegoś takiego. To jest po prostu dobre, kiedy w naszej lokalnej społeczności, czy na poziomie dzielnicy, czy na poziomie miasta, czy na poziomie dalej powiedzmy Europy na przykład Zjednoczonej, żebyśmy cały czas
To był region, który jest silny, żebyśmy mogli być z niego dumni. Patriotyzm gospodarczy oczywiście ma swoje wady, tak? Bo jeżeli dochodzimy do tej bariery wewnętrznego popytu, jak pan rektor zauważył tutaj, no to robi się smutna sytuacja, bo w tym momencie wszyscy, ten kto otworzy się pierwszy na napływ produktów z zagranicy, ten przegrywa, tak? Więc wszyscy mogliby czekać po prostu z zamkniętymi granicami i koniec końców tracą na tym wszyscy. Więc ostatecznie ten wolny przepływ dóbr jest bardzo ważny. Natomiast warto zauważyć, że wszystkie kraje zawsze w historii świata, kiedy osiągały największe zyski, kiedy rosły bardzo silnie, to były te kraje, które jakimś sposobem dawały eksportować bardzo dużo, tak? Natomiast bardzo dobrze broniły swojego rynku wewnętrznego. Czy mieliśmy Wielką Brytanię przemysłową, która miała potężne cła, która blokowała wjazd najbardziej podstawowych produktów, nawet rolnych, natomiast eksportowała sobie gdzie tylko mogła. Czy mieliśmy Stany Zjednoczone, czy mamy teraz na przykład Niemcy, które sprawnie wykorzystują do tego mechanizm strefy euro, tak? Obniżając niejako koszt swoich produktów. Więc ten patriotyzm gospodarczy trzeba na niego bardzo uważać. Ja bym jednak liczył na to, żebyśmy tak, wypracowywali jakieś wspólne zasady, żeby one były w miarę jednolite dla wszystkich. Chociaż mówienie, że wolny rynek z definicji jest wolny, to jest też pójście trochę za daleko. Nawet Adam Smith mówił, że wolny rynek musi być regulowany, ponieważ on sam z siebie no, dąży do samodestrukcji. Tak? Jeżeli nam się zmniejsza ilość podmiotów, bo się przejmują wzajemnie, to kończymy z jednym monopolistą na tym rynku. I ten monopolista, okej. I więc musimy mieć jednak jakieś regulacje, które pilnują tej konkurencji. Konkurencja no, tak sama z siebie się nie wytwarza, bo silniejszy zawsze może powiedzieć, że ty już ze mną nie konkurujesz. Ja jednak jedno zdanie odniesienia. Znaczy, rynek sam w sobie nie ma takiej możliwości, żeby stworzył monopole. Wszystkie monopole, które powstawały w historii, które nazywamy zawodnością rynku, one właśnie wynikały z tego, że niektórzy mieli większe przewagi niż inni. Ja nie będę nazwisk sypał, ale znają Państwo dużo kapitalistów amerykańskich z końca XIX wieku. I ich duża dominacja na rynku, czy tworzenie monopoli, właśnie wynikała z tego, że oni mieli pewne łatwiejsze dojście do niektórych lobbystycznych instytucji i to powodowało, że mieli łatwiejsze warunki działania. Dlatego monopolizowali te rynki. Natomiast gdybyśmy, idealistycznie oczywiście zakładam, stworzyli równe warunki dla wszystkich, również w kwestii regulacyjnej, to nigdy nie doszłoby do monopolizacji. Nigdy by nie doszło do monopolizacji. I tak samo, jeśli spojrzymy na kwestię przepływu, prawda, międzynarodowe. Jeśli jedni mają większe ułatwienia, mają mniejsze ograniczenia, idzie im to łatwiej. Jeśli nie, wtedy pojawia się problem. Ale gdyby wszyscy mieli dokładnie takie same warunki, nie byłoby przesłanki, czy nie byłoby instrumentu do tego, żeby ktoś tą przewagę uzyskiwał. Oczywiście zakładam hipotetycznie, bo takiej sytuacji w rzeczywistości Państwo nie znajdą. Dlatego, że wszędzie tam, gdzie funkcjonują instytucje, wszędzie tam znajdą się grupy, które mają pewne przywileje w stosunku do innych, nawet minimalne. I wtedy dochodzi do tego, że jeden ma łatwiej niż drugi. To tak na marginesie, ale to. Powiem tylko jedno, że trochę jestem przerażony, bo z panem Janem się w dużej części zgadzam. Wiedziałem, że z panem profesorem będę się zgadzał w 99%, ale nie sądziłem, że z panem Janem będę się zgadzał. Bo rzeczywiście tutaj były dwie bardzo ciekawe rzeczy poruszone. Pierwsze to kapitał spekulacyjny. I rzeczywiście nawet na własnej skórze mieliśmy ataki spekulacyjne na złotówkę. Bodajże Morgan Stanley przeprowadzał to, kiedy tam pracował jeden z naszych byłych premierów. Czy chociażby strefa euro, która rzeczywiście pełni funkcję pewnego rodzaju bonusu dla Niemiec i najlepiej mogliśmy to zobaczyć. Tak. Mogliśmy to zobaczyć w 2008 roku, kiedy mieliśmy kryzys, kiedy bezrobocie w Hiszpanii, w Grecji i we Włoszech sięgnęło 20%, natomiast Niemcy prawie tego nie zauważyli. Właśnie wynikało to z tego, że euro, które jest walutą fiducjarną, jest określona, jego wartość jest określona przez wartość najsilniejszej gospodarki, czyli na bazie gospodarki Niemiec, a nie na bazie gospodarki Hiszpanii,
przez co spowodowało to, że hiszpańskie produkty, włoskie czy greckie nie mogły być aż tak konkurencyjne w strefie euro. Tak, to ja bym chciał się tylko odnieść, bo absolutnie nie mogę się zgodzić, że monopole nie powstają na wolnym rynku. Wydaje mi się, że jeżeli spojrzymy na, nawet teoretycznie, chociaż rzeczywiście podam za chwilę jeden przykład taki praktyczny, jeżeli spojrzymy teoretycznie na konkurencję doskonałą, tak, czyli powiedzmy mamy te 10 czy 20 czy 100 podmiotów, które ze sobą rywalizują, no to celem każdego z tych podmiotów jest takie stworzenie produktu, żeby przejąć jak największą część rynku, tak, i dzięki temu osiągać korzyści skali z tego, że koszty stałe są stałe, natomiast koszty zmienne, no tutaj spadają, więc sumarycznie te koszty spadają. I dlatego z czasem będzie dochodziło do konsolidacji, tak? Czyli dochodzi do fuzji, dochodzi do przejmowania się przedsiębiorstw i ostatecznie na danym rynku na przykład są tylko trzej gracze, którzy są w stanie zaspokoić dany rynek, a jeśli się ma trzech ludzi, którzy spotykają się non-stop na konferencjach branżowych, którzy się znają bardzo dobrze i których biznes zależy od tego, co robią pozostali trzej goście, no to jest jasne, że w takiej sytuacji zawiązuje nam się oligopol, tak? I ci ludzie będą ze sobą współpracować. I tutaj rynek sam z siebie wytwarza korupcję, nie potrzeba do tego żadnego państwa. A oczywiście w sytuacji no już absurdalnej dochodzimy do tego, że jeden dostawca wytwarza monopol i on decyduje o wszystkim, korzysta z renty monopolistycznej. No i sytuacja wtedy jest zupełnie tragiczna, po to powstały takie organizacje, które mają walczyć z tym. Ale na przykład jeśli spojrzymy na to, jak wygląda w tym momencie globalny rynek nasion i nawozów chemicznych, proszę Państwa, to jest przerażająca sytuacja, w sensie ja polecam naprawdę zobaczyć sobie te dane, bo to dotyczy naszej żywności i to dotknie nas też w bardzo niedługim czasie. Tak naprawdę cały globalny rynek produkcji nasion i nawozów chemicznych, czyli dwa rynki w teorii osobne, ale oczywiście jakby pionowo kolejne w procesie produkcji, te rynki są w prawie 90% przejęte przez trzy ogromne spółki. To jest Dow i DuPont, to były dwie spółki, które się przejęły, znaczy doszło między nimi do fuzji. Chińska spółka China Corp pod nazwą Adam i spółka Syngenta. I teraz mamy przejęcie, które jest głośno w mediach, Bayer i Monsanto. No jakby widzimy w tym momencie, że tak naprawdę ten rynek, który będzie wkrótce odpowiadał za całą światową produkcję żywności, ponieważ oczywiście mięso też produkuje, potrzebujemy paszy i tak dalej, no to jest rynek, który w tym momencie mają trzy firmy i zapewniam Państwa, Komisja Europejska próbowała rękami i nogami zablokować fuzję Bayeru i Monsanto, ale nie może nic z tym zrobić, bo ostatecznie to jest taka siła rynkowa, to są takie pieniądze, że no wygrywają z tym. Ja tylko jedno zdanie, bo uporządkujmy pojęcia, trzy firmy to nie rynek, oligopol. To tak na marginesie. Natomiast rynek, z rynkiem mamy do czynienia wtedy, kiedy udziały wszystkich przedsiębiorstw, każdego przedsiębiorstwa w rynku, na którym działa, nie są 1 do 10, czy 1 do 100 nawet, 1 do 1000 na przykład, albo do 2000. I wtedy działa to mniej więcej tak, że jeśli jedna z tych firm zaczyna uzyskiwać przewagę, no to zasadniczo wszystkie pozostałe zaczynają robić tylko ta jedna, rośnie jej stopa zysku. To z kolei spowoduje, że tej zaczną stopy zysku spadać, sprowadzając je z powrotem do poziomu, z którego wyszła. A więc ja mówię o takiej skali rynku, bo jeśli mówimy o 5, 6 czy 7 przedsiębiorstwach, to jest to tak zwany rynek monopolistyczny, na którym, tu się z Panem zgadzam, wystąpią efekty skali, natomiast na rynku wolnym efekty skali nie występują ze względu na bardzo małe udziały w rynku każdej firmy. A więc to tak dla uporządkowania pojęcia. Ja mówię o rynku, w którym posługuje się kategorią rynek w sytuacji, kiedy mamy do czynienia z setkami albo tysiącami przedsiębiorstw funkcjonującymi w określonej branży. Jeśli jest ich, tak jak Pan powiedział, 9-10, to już jest monopolistyczny schemat. To z tego już nie będzie nic dobrego, dlatego tu ma Pan rację, pojawią się pewne efekty skali u jednych, u drugich się one nie pojawią, co spowoduje, że te kilka firm zacznie działać na przyjęcie pozostałych. To oczywiście nie musi się okazać sukcesem, to tak na marginesie, bo na ogół sukcesem się okazuje to wtedy, kiedy kilka z nich ma pewne bonusy z okazji różnego typu regulacji czy innych działań, które występują w szerszym obszarze państwa. Ale to nie będę chodził. Więc to tak dla uporządkowania, żebyśmy wiedzieli, o jakim ja mówię schemacie rynkowym, a Pan, ale oczywiście możemy mieć różne zdania. Bardzo dziękuję. A więc
współcześnie? Po co mielibyśmy wzmacniać? Nie ma takiego powodu. Właśnie ja nie bardzo bym zaczął wzmacniać, ale dzisiejszy rynek kapitałowy, tu z Panem się zgadzam, jest zupełnie oderwany od świata. Zupełnie oderwany od istoty gospodarki. I teraz skupianie się na nim jest taką trochę bezprzedmiotowym działaniem, bo kiedyś, dawno temu, rynek kapitałowy powstał po to, żeby wzmacniać czy wpływać na sferę realną, czyli inwestycje, przedsiębiorstwa, kredyty, które wtedy się brało, to brało się głównie na kredyty inwestycyjne w sferze realnej, produkcji. Dzisiaj zakres działalności instytucji finansowych w tym obszarze, to znaczy wsparcia sfery realnej, jest minimalny. Na co dzisiaj sektor finansowy wydaje pieniądze? No głównie finansuje deficyty budżetowe i długi publiczne, to Państwo wiedzą. A druga rzecz, to o czym Pan wspomniał wcześniej, funkcjonuje sam sobie, zarabiając na spekulacje. Dlaczego tak się dzieje? Otóż wszystko się stało w roku 1970, kiedy nastąpiło odejście od systemu złota i przejście na system waluty papierowej. Dzisiaj pieniądze można, jak Państwo wiedzą, tworzyć z niczego. Nawet ekonomiści to tak fajnie nazywają fiat lux, prawda? Czyli, znaczy z biblijnego fiat lux, czyli dzisiaj się mówi fiat mamy, czyli pieniądz z niczego. Niech stanie się jasność, niech stanie się pieniądz, prawda? Państwo dzisiaj sobie tworzą tego pieniądze, ile chcą. Znaczy poprzez oczywiście instytucje finansowe. I teraz dochodzimy do kluczowego pytania. Co nam daje dzisiaj rynek kapitałowy? Niewiele. Ale z drugiej strony jest pytanie tak. To dlaczego on się zajmuje tym, czym się zajmuje, a nie tym, do czego został stworzony? Czyli do tego, żeby wspierać przedsiębiorstwa, inwestycje, sferę realną, produkcję, pracę, etc. Ano dlatego, że gdyby każdy z Państwa był urzędnikiem bankowym, i przyszedł do niego przedsiębiorca mały i powiedział: chcę pożyczyć 100 tysięcy złotych, ale najlepiej na 1-2%, albo jeszcze mniej. A z drugiej strony przychodzi minister finansów i mówi: a ja chcę pożyczyć 50 miliardów, na ile możecie? No to co by Państwo wybrali jako urzędnicy bankowi? No oczywiście to drugie. Państwo zawsze odda, bo ma podatników, z których zawsze może ściągnąć. Przedsiębiorca nie wiadomo, może zbankrutować, może mu się nie udać. A więc dzisiaj instytucje finansowe są skupione głównie na finansach państw, na ich długach, na ich deficytach, dziesiątkach różnych. Co jest, jeszcze raz powtarzam, to nie jest żaden zarzut, tylko stwierdzenie faktów. Sam gdybym był bankowcem, robiłbym dokładnie tak samo. Ale problem rynku kapitałowego jest. On się bierze właśnie stąd, że od 70 roku ilość pieniądza na świecie rośnie niewspółmiernie do wielkości produkcji, którą wytwarzamy. Dzisiaj, jak pewnie znaczna większość z Państwa wie, ilość pieniądza na świecie jest 12 do 14 razy większa niż wartość globalnego PKB. A zatem tych pieniędzy jest po prostu za dużo. A skoro jest ich za dużo, to upycha się, zgodnie z tezą Friedmana czy Cantillona, kiedyś jeszcze z wieku XIX, że pieniądze się upycha wtedy w inne rodzaje działalności. Jeśli jest ich 12 razy za dużo, to musimy je lokować tam, gdzie one przyniosą jakikolwiek dochód. Przede wszystkim spekulacyjne oczywiście. A więc gospodarki są niedofinansowane, bo w sferze realnej tych pieniędzy jest za mało. Natomiast na rynkach kapitałowych tych pieniędzy jest z kolei dużo za dużo i wtedy lokuje się je w co popadnie. Prawda? Ostatnio miałem taką dyskusję na temat tego, dlaczego się dzisiaj tyle inwestuje w kluby piłkarskie, szczególnie w Anglii. No właśnie dlatego, że pieniędzy jest po prostu za dużo. I duże fundusze inwestycyjne po prostu mogą sobie lokować 120 miliardów dolarów, dla nich to jest żaden wydatek, prawda? Wiedzą Państwo, jakie są aktywa funduszy inwestycyjnych niektórych, sięgające nawet do biliona dolarów. A więc to jest główny problem, że my dzisiaj mamy na dobrą sprawę dwie równolegle funkcjonujące sfery. Realną, która z perspektywy nas jako konsumentów, pracowników jest szczególnie istotna, i finansowa, która przerasta tą pierwszą i w znacznej mierze działa sama dla siebie. W niewielkim tylko procencie na gospodarkę. A więc odpowiadając na pytanie, absolutnie nie. Zanim jeszcze przyjdziemy, proszę powiedzieć bardzo o ciszę. Tak się proszę. Pan profesor słusznie zauważył, że rynek kapitałowy nie ma najmniejszego sensu go wzmacniać, bo on jest we współczesnym świecie większym problemem i on spacza to, co możemy obserwować w gospodarce. Ja podam taki przykład.
że kiedy Portugalia daje informacje na temat swojej gospodarki, że ma problemy, to jej obligacje lepiej się sprzedają. Bo wtedy wiadomo, że Europejski Bank Centralny będzie wspierał Portugalię. I dochodzimy do totalnych paradoksów, że w momencie, kiedy na przykład mamy dane z gospodarki amerykańskiej, które nie są zbytnio optymistyczne, no to na największych giełdach amerykańskich widzimy wzrosty. Ja tutaj też jeszcze podam przykład kryzysu z 2008 roku, kiedy okazało się, że dobra konsumpcyjne skierowane do tych najbogatszych ludzi, w ogóle popyt na nie nie zmniejszył się, wręcz przeciwnie. To, co pan profesor stwierdził, że nadmiar środka płatniczego w przestrzeni, no, on wywołuje bardzo złe efekty w postaci chociażby dużego rozwarstwienia się. No. Biedni zostają dalej biedni, tak zwana klasa średnia ubożeje, natomiast ci, którzy są zamożni, są jeszcze bardziej zyskują na tym. Bo trzeba pamiętać, że przy kreacji pieniądza ważne jest, kto jest w pierwszym tym miejscu, powiedzmy, dziobania, prawda? A instytucje finansowe zawsze są pierwsze, bo to one redystrybuują potem pieniądze niżej. I nam się wydaje, że te środki do nas docierają, natomiast one docierają wielokrotnie pomniejszone poprzez kolejne grupy, które z tego korzystają. No i jeszcze mamy element inflacji, który jest oczywiście też dotyka nas, a niekoniecznie tych 100 najbogatszych ludzi na świecie. To znaczy w tym momencie nie mamy takiego wielkiego problemu inflacji. Do tej pory raczej w strefie euro problemem była deflacja. Teraz na szczęście zaczyna się pojawiać jakaś fajna inflacja w Polsce. Ile ona teraz wynosi? 2,2, dobrze mówię, 2,5 czy takiego. Więc zaczyna mieć sensowną inflację. Inflacja oczywiście ma sens, ponieważ większość gospodarstw domowych jest zadłużonych. Więc oczywiście prościej jest spłacić kredyt, kiedy mamy jakąś minimalną inflację, a przy inflacji poziomu, no nie wiem, nawet 4%, no to gospodarka nam się nie wysypuje, ceny nie wariują, natomiast znacznie prościej spłaca się kwoty typu kredyty hipoteczne i tak dalej, więc dla konsumenta to jest dobrze. Po co, jak wzmacniać rynek kapitałowy? No na pewno zgodzę się tutaj z oboma przedmówcami, że rzeczywiście rynek kapitałowy jest trochę zbyt rozpędzony, trochę fikcyjny, odklejony od tej gospodarki przemysłowej, ale nie wszędzie. W Polsce na przykład udało nam się uniknąć tego kryzysu 2008 i tak dalej, ponieważ nasze banki nie kupowały żadnych toksycznych aktywów, po prostu nie miały żadnych tych CDO-sów, czyli skorelatylizowanych tych długów i nie mamy tutaj też takich zaawansowanych instrumentów, nikt też specjalnie nimi nie handluje, więc jeśli chodzi o przypadek Polski, ja uważam, że nasz rynek kapitałowy nie jest wcale taki zły i jeżeli jakaś spółka potrzebuje pieniędzy i chce zrobić ofertę publiczną, to ma to jakiś sens, więc nie redukowałbym zupełnie roli rynku kapitałowego, natomiast na pewno powinny być jakieś zdecydowanie silne regulacje, które by przeciwdziałały temu tworzeniu wartości, ponieważ wydaje mi się w ogóle, że tutaj niepotrzebnie standard złota został wmieszany, który w ogóle wydaje mi się jest jakimś absolutnie archaicznym konceptem w XXI wieku. Pieniędzy nie jest za dużo dlatego, że jest ich za dużo, że ktoś się fizycznie drukuje. Pieniędzy jest za dużo, po pierwsze, ponieważ mamy ogromne nierówności w gospodarce, więc tak jakby ci, którzy są najbogatsi i nie mają nawet jak skonsumować tych pieniędzy, lokują je w funduszach i to dlatego fundusze mają dużo, ponieważ nierówności są ogromne, ponieważ naprawdę w tej gospodarce akumulacja kapitału jest już na absurdalnym poziomie, jak wyliczał Thomas Piketty, to jest poziom, do którego dochodzimy sprzed I wojny światowej. I ja widzę uśmiechy co po niektórych na sali, oczywiście byli, którzy obalali Pikettiego, ale jakby powiedzmy sobie szczerze, większość z nich nie jest w wadze ciężkiej, tak jak on, tylko w jakiejś piórkowej, więc bądźmy poważni. Natomiast pieniędzy jest za dużo też z jednego powodu, ponieważ jeżeli się bawimy w spekulacje, to jest tak zwany lewar, tak? Lewarujemy wartość.
I tutaj zaczyna się prawdziwa jazda, ponieważ to nie jest tak, że my mamy jakieś pieniądze, tylko my twierdzimy, że one będą miały taką wartość z jakimś ryzykiem, tak? Więc zabawa już nie jest na jakimś realnym pieniądzu, który czy bank wydrukował, nie wydrukował, tylko jest na pieniądzu oczekiwanym. I na tym pieniądzu oczekiwanym tu jest cała zabawa, kto bardziej zlewaruje, tak? Komu się uda udowodnić w spreadsheetie, że taki zysk rzeczywiście da się jakoś zrobić. I to jest prawdziwy kapitał. I dlatego nikomu się nie chce rzeczywiście, w sensie dlatego ci, którzy są najbogatsi na tych ogromnych pieniądzach, bawią się w te bardzo skomplikowane aktywa, bawią się w jakieś swapy, bawią się w jakieś kontrakty bardzo dziwne, które częściowo już zaczynają przypominać hazard, tak? Bo jeżeli wydajemy kilkanaście milionów na aktywo, którym jest na przykład, że gramy na to, że cena zboża w Afryce Południowej spadnie o ileś tam centów, to jakby to już jest czysta spekulacja, tak? Natomiast po prostu przy tym poziomie akumulacji kapitału przez najbogatszych, no nie ma co z tymi pieniędzmi zrobić. I zgodzę się tutaj z panem Marcinem w tym kontekście, że rzeczywiście, jeśli są programy pomocowe, tutaj luzowanie ilościowe na przykład, tak, które było w Stanach czy w Europie, to jest tragiczny pomysł, że to luzowanie ilościowe się odbywa przez instytucje finansowe. Bo one są oczywiście pierwsze, tak jak właśnie pan Marcin powiedział, są pierwsze do tego, żeby odciąć sobie swój kawałek tortu i potem to dalej rozdawać. I w tym kontekście, nie wiem jak liberałowie się na to zapatrują, zawsze lubię drażnić tym elementem, ale jakby co na przykład z koncepcją helicopter money tak zwanego, czyli po prostu drukowania pieniędzy i wrzucania ich prosto do gospodarki, możemy powiedzieć niemal no, bezpośrednio na państwa konta, tak? W ten sposób niejako podbijamy wartość państwa pieniędzy, a zmniejszamy wartość tych, którymi ludzie spekulują na absurdalnych kwotach i to ma się nijak do realnej gospodarki. Aha, to jeszcze tylko jedno zdanie dodam. Więc, bo pytanie było, po co jak wzmacniać rynek kapitałowy? Myśmy wszyscy odpłynęli trochę, trzeba to przyznać. Jeśli jakoś wzmacniać rynek kapitałowy, to moim zdaniem wrzucić na niego ograniczenia takie, że po prostu większość tych dziwnych, toksycznych aktywów nie mogło powstawać, nie mogło być lewarowanych w takim stopniu, rozdzielić ponownie, tak jak to Glass-Steagall Act robił w Stanach Zjednoczonych, rozdzielić funkcję banku i banku inwestycyjnego. Do tej pory w ostatnich wyborach proponował to Bernie Sanders, oczywiście to zupełnie upadło. Nikomu się nie chce tego robić, bo ci, co mają władzę, chcą naraz być bankami inwestycyjnymi i bankami. Poruszył pan bardzo dużo wątków, sobie notowałem. A więc po pierwsze, odnośnie inflacji. Pan wspomniał, że kredyty łatwiej będzie je spłacać, natomiast jest jeszcze druga strona tego mandalu, czyli oszczędności. Czyli tak jak zyskujemy ewentualnie na kredytach, no to osoby, które oszczędzają, no relatywnie na tym tracą. Kolejna rzecz, wspomniał pan o Polsce i o tym, że Polska przeszła stosunkowo suchą nogą poprzez kryzys. I rzeczywiście, z jednej strony sektor bankowy u nas był dosyć konserwatywny, natomiast jeszcze drugi element, czyli Niemcy. Czyli to, że w Niemczech... Wraca ten wątek, prawda? Tak. No, w Niemczech mamy strefę euro, a polska gospodarka pełni w zasadzie rolę usłużną względem gospodarki Niemiec. No i w zasadzie przez to, że Niemcy całkiem spokojnie przeszli przez ten kryzys, no to Polska, która ma własną walutę i przez to produkty, które dostarczane są na rynek niemiecki, są stosunkowo konkurencyjne, no to spowodowało, że u nas była, powiedzmy, ta zielona wyspa. Podam przykład, że w Estonii rynek się skurczył o 20% w ciągu jednego roku, więc a w Polsce nawet wzrósł chyba o 1%. No i kolejna rzecz to odnośnie kreacji pieniądza. Jest taki czołowy keynesista, Krugman, nawet laureat Nagrody Nobla. Oczywiście on tam prowadził jakieś badania ze statystyki, niekoniecznie z kwestii makroekonomicznych. Natomiast on kiedyś wymyślił w 2013 roku bodajże, kiedy prezydent Obama miał problemy z... się bodajże nazywało... Zwiększaniem długu. Tak, nawiz fiskalny, coś takiego. On sobie wymyślił, że znalazł pewnego rodzaju kruczek, że Fed, czyli Rezerwa Federalna Stanów Zjednoczonych, mogłaby na bazie platyny stworzyć monetę,
wartości skończę tylko wątek. Stworzyć monetę wartości 1 biliona dolarów. Na bazie tej monety reszta krajów, głównie Chiny, dalej by kupowały obligacje Stanów Zjednoczonych. Oczywiście powstał problem, bo taka moneta o takiej wartości by miała średnicy około 16 metrów i grubości 1 metra. Natomiast Krugman powiedział, że i tutaj jest ta idea zrzucania pieniędzy z helikoptera, jak Bernanke twierdził, prawda? Krugman powiedział, że to nie jest istotne, bo wybije się monetę jednej uncji platynową, gdzie będzie napisane 1 bilion dolarów, to się złoży do Fedu i na podstawie tej monety, która będzie miała symboliczną wartość, inne państwa będą kupowały obligacje Stanów Zjednoczonych. Więc żyjemy w świecie ekonomicznych absurdów czasami. I dlatego wzmacnianie rynku kapitałowego, to by te absurdy jeszcze bardziej powielało. Ja tylko dwa zdania do uporządkowania tego. Wynotowałem sobie te rzeczy, ale już ja sam się podbiłem. Otóż oczywiście się nie zgadzę, że inflacja łatwiej pozwala nam spłacać kredyty. To byłoby, gdyby banki reagowały z pewnym opóźnieniem na zmianę inflacji. Ja zakładam, że banki działają dobrze dla siebie, a zatem stopy zawsze będą realne, wydatne. A skoro tak, to zawsze będziemy spłacać kredyty i to bez względu na to, jak się nam wydawało. Oczywiście w sytuacji hiperinflacji, bardzo szybkiej, wysokiej inflacji, mogłoby się zdarzyć tak, że banki nie zdążyłyby reagować i wtedy, owszem, ale przy małej inflacji jest to oczywiście moim zdaniem niemożliwe. Zresztą inflacja, mówi Pan, że inflacja może być pożyteczna. Nie ma pożytecznej inflacji. Ja wiem, że 2% rocznie, ktoś powie, co to jest 2% rocznie, nie? No ale przepraszam, w ciągu 10 lat mają Państwo procentem składanym licząc już prawie 30. Czyli ktoś powie, 1/3 mojego dochodu zniknęła już, prawda? A więc nie patrzmy w perspektywie jednego roku, bo inflacja w większości krajów europejskich utrzymuje się praktycznie od II wojny światowej. A więc Andrew Forbes ostatnio napisał taki fajny tekst dotyczący pieniądza amerykańskiego, gdzie wprost pokazał, że dzisiaj przeciętny Amerykanin zarabia około 6% realnie mniej niż w latach 50. Niż w latach 50. Bo dzisiaj patrzymy na to, na pieniądze, w kategoriach bogactwa. A to nie pieniądze dają bogactwo, zapewniam Państwu. To nie pieniądze. Ja swoim studentom zawsze na wykładach powtarzam, na pierwszym wykładzie. Bogactwo się bierze tylko z dwóch rzeczy. Z pracy i oszczędności. Nikt nic innego nie wymyślił od 5000 lat. A więc pieniądze są tylko potrzebne po to, żeby, tu się z panami jednym i drugim zgadzam, żeby ci, którzy emitują te pieniądze, na wstępnym etapie ich drukowania zarobili. Bo zarabiają właśnie, wracając do idei pieniądze z helikoptera, Rydmanowskiej idei jeszcze z lat 70. On powiedział wprost, ci, którzy ten worek piersi znajdą, to zyskają. Bo jeszcze rynek nie zdąży zareagować na ten worek. Ale ci, którzy dostają już w drugiej, trzeciej transzy te pieniądze, dostaną już pomniejszone o pewne wielkości inflacyjne. Ale uwaga, żeby inflacja dotyczyła tylko tych elementów, których oni kupują, to pół biedy. Ale zgodnie ze ścieżką cenową Cantillona, ta inflacja będzie się przenosić na inne sektory, powodując spadki siły nabywczej we wszystkich sektorach. Powodując w dłuższym okresie, o czym Hayek pisał wielokrotnie, tak zwane boomy i busty, prawda? Czyli cykle koniunkturalne o bardzo dużych zmianach na etapie. A nie, to nie jest wszystko takie proste. A do Piketty'ego nie będę się odnosił, chociaż czytałem. Ale ja mam dystans do tej książki z jednego powodu. Jeśli ktoś pisze o kapitale, ja ani razu się nie powołuję na twórcę teorii kapitału, to książka nie może być wiarygodna. To zapewniam Państwu. Bo jeśli ktoś o czymś pisze książkę, to powinien się przynajmniej raz powołać na to, na tego, kto stworzył daną teorię. A w przypadku teorii kapitału stworzył ją, dla wszystkich, którzy nie pamiętają z historii myśli, Eugene Bembewerk, austriacki ekonomista, minister finansów, przyjaciel Mengera i wielu innych. Natomiast w książce Piketty'ego nie znajdą Państwo ani jednego odnośnika do twórcy teorii kapitału. Za to znajdą Państwo tutaj 400 odniesień do Karola Marksa, który też był twórcą, ale nie teorii kapitału. Ale nie teorii kapitału. No i sam Pan wyjaśnił, to Karol Marks jest twórcą teorii kapitału, a nie austriacki myśliciel, którzy, jak to Austriacy mają w zwyczaju, bardzo często nie myśli o gospodarce realnej, a o modelach na papierze i
i jakichś idealnych sytuacjach gdzieś tam w próżni. Odnosząc się tylko do dwóch kwestii. Oszczędność a dług. Wydaje mi się, że ci z Państwa, w sensie osoby w moim wieku, że tak powiem, czyli ci z Was, którzy pewnie jeszcze nie mieli szansy zakupić swojego mieszkania, albo zakupić auta, albo innych wydatków, które są dość kluczowe w funkcjonowaniu w społeczeństwie dzisiaj, no to nie macie tej świadomości, ale ci z Państwa, którzy mają, to zdają sobie sprawę, że w rzeczywistości większość polskich rodzin nie może mówić o jakichś oszczędnościach, natomiast może mówić o długu, który wisi nad nimi. I to jest dług często, który się rozciąga na 20, 30, 40 lat. I nawet drobna możliwość lepszej spłaty tego długu jest bardzo duża, a oszczędności no to są często zaskórniaki na czarną godzinę, ale nie takie kwoty, z których można żyć na przykład 20 lat, tak? Więc znajmy pewne proporcje, jeśli chodzi o gospodarkę, a ja losem ludzi, którzy mają tak dużo oszczędności, żeby im 2% inflacji przeszkadzało, przepraszam, ale zupełnie się nie przejmuję, bo mam wrażenie, że sobie poradzą tak czy siak. I jeszcze tylko odnosząc się do tego platynowego nawisu, że tak to powiem, no to wydaje mi się, że jednak nie ma większej różnicy tak naprawdę. Oczywiście poza jakimś tam takim trikiem, powiedzmy, gdzieś tam rachunkowym, natomiast finansiści wiedzą, jak to działa. I ostatecznie po prostu policzyliby to jako kolejną emisję pieniądza, no jakby, czyli po prostu no, zwiększenie tej podaży pieniądza i to się normalnie wlicza gdzieś tam do gospodarki. Także to jakby trik jest sprytny, bo oczywiście chodziło o to, żeby ominąć te thresholdy, tak, tego na ile może być państwo zadłużone, no ale jakby czy się je ominie, czy nie, no to cyfry są nieubłagane, tak, i emisja tego biliona to jest dalej emisja tego biliona. Jeszcze pan rektor wspomniał o cyklach koniunkturalnych i o tym, jak jest pieniądz kreowany. No cóż, tutaj na przykład pojawiają się takie koncepty też, żeby przemyśleć to, w jaki sposób kreowany jest pieniądz, tak? Czyli banki na przykład, to jest teoria austriacka, ale przytoczę ją, mimo że daleko mi do tej ideologii, że cykle koniunkturalne powstają, ponieważ banki w niemal taki zupełnie subiektywny sposób dają jakiś tam, kreują jakiś pieniądz i nie do końca wiadomo, jaki to jest pieniądz. No więc oczywiście odpowiedzią na to mogłyby być planowane, centralne, jakby gwarantowanie pewnej ilości kredytów, tak? Wtedy doskonale wiemy w gospodarce, jaki będzie kredyt. Co więcej, możemy go wstrzykiwać w konkretne sektory, które nas interesują, na przykład te, które chcemy, żeby się najszybciej rozwijały, tak? Czyli w jakieś badania podstawowe, w jakieś najnowocześniejsze technologie, bio czy nano i tak dalej. Nie, już. Więc dobrze, przechodząc już do ostatniego pytania, które ma być najbardziej praktycznego. Jakie według Panu są skuteczne sposoby pozyskiwania inwestorów? Pozyskiwanie. Ale z czyjej perspektywy? Spółki, państwa, regionu, samorządu? Jeśli Pan stoi, proszę powiedzieć. Może pan doktor o uniwersytecie powie. Akurat to była możliwość. Nie. Tak, próbujemy sprzedać, ale nie idzie. Nie no, ta aula wygląda fantastycznie, to muszę przyznać. No też chcemy sprzedać, ale... znowu ja mam taki problem z pytaniem, bo to znaczy pozyskiwać, prawda? Inwestorzy sami się pojawiają, to muszą mieć dobre warunki do tego, żeby inwestować. Jeśli... Gospodarka, ja powiem to z perspektywy gospodarki, a panowie może z perspektywy mikro bardziej. Jeśli gospodarka jest stabilna, przewidywalna, jeśli wiadomo, że się zarobi mniej więcej niż w innej gospodarce, jeśli wiadomo, że te pieniądze przyniosą nam jakieś korzyści długookresowe, inwestorów nie trzeba naprawdę specjalnie zachęcać, oni sami przyjdą i te pieniądze tu włożą. Tylko ja z inwestycjami to mam zawsze problem taki, że no właśnie, tu się trochę ocieram niestety o planowanie. A mianowicie nie wszystkie inwestycje niekoniecznie w określonym zakresie zawsze są potrzebne. Sami Państwo doskonale wiedzą, że na przykład gospodarka potrzebuje, nie wiem, inwestycji w postaci nowych technologii, a dostaje hipermarkety, potrzebuje takich, a dostaje coś innego. No i tu jest ten problem. Ale oczywiście ktoś powie tak, to i tak wszystko się bierze dlatego, stąd, że inwestorzy nie widzą pewnych czynników, czy nie widzą pewnych zasobów, które dana gospodarka może dać, a za to widzą inne. Prawda? A dlaczego inwestuje się w tej branży? No bo może ta branża w tym kraju działa lepiej. Ja zakładam, że sama kwestia przepływów inwestycyjnych wynika
ale od razu mówię, chodzi mi o rzeczywiste, realne inwestycje, nie o finansowe, bo spekulacje już zostawmy, bo dzisiaj tak dużo o tym powiedzieliśmy. Ono wynika po prostu z warunków, które dana gospodarka tworzy. I to warunków w kwestii kapitału rzeczowego, oszczędności, o, chociaż dzisiaj oszczędności już prawie nie są istotne, ale kapitału ludzkiego, edukacji, szeregu innych rzeczy. Jeśli te warunki będą spełnione, to zawsze te inwestycje przyjdą. Oczywiście trzeba pamiętać jeszcze o jednej rzeczy. Jeszcze 30-40 lat temu, szczególnie po II wojnie światowej, pozyskiwanie takich inwestycji, przepływy takich inwestycji były dużo łatwiejsze. Dlatego, że było niewiele krajów, które stwarzały warunki do inwestycji. Natomiast dzisiaj de facto gospodarki muszą mocno konkurować o to, żeby te inwestycje przyszły do nas, a nie do kogoś innego. Muszą być bardzo mocno konkurencyjne w stosunku do innych. No i czasami tak niektórzy pytają, co zrobić, żeby kapitał przychodził na Podlasie, prawda? Odpowiedź jest banalnie prosta. Musimy być bardziej konkurencyjni niż inni. To znaczy lepsze warunki niż dają inni. Musimy być szybciej, taniej, łatwiej, przejrzyściej, prawda? I tak dalej, i tak dalej. No oczywiście pod warunkiem, że są czynniki, czy są zasoby, których te inwestycje wymagają. A więc myślę, że to w głowach inwestorów głównie siedzi, gdzie te inwestycje mają trafić i one trafią tam, gdzie po prostu tym inwestorom przyniosą większe zyski. To pytanie jest strasznie ogólne właśnie. To może postaram się odpowiedzieć, co zrobić, żeby polska gospodarka lepiej się rozwijała. Bo to w zasadzie jest równoznaczne chociażby z tym, że trafi do Polski więcej inwestycji. Podstawowa rzecz to jest zasada równych szans. Bo w Polsce mamy do czynienia z czymś takim, że niekoniecznie polski biznes rywalizuje na przykład z zagranicznym biznesem na tych samych zasadach. No i to jest olbrzymi problem. Skuteczny sposób pozyskiwania inwestorów, no to przede wszystkim to, co pan profesor wspomniał, czyli przejrzyste zasady gry, ale też jasne i przejrzyste zasady podatkowe, przejrzyste prawo. No i w zasadzie to jest, no przepis na sukces gospodarczy jest stosunkowo prosty. Tutaj nie trzeba ministra Morawieckiego z planem, nie trzeba tysięcy urzędników, którzy będą dumać, jak pomóc przedsiębiorcom, tylko trzeba stworzyć jasne i klarowne zasady gry. To wszystko. To ja pozwolę sobie teraz się trochę bardziej nie zgodzić. Wydaje mi się, że oczywiście otoczenie makro, to gospodarki całej jest bardzo ważne. Że zyski są dla wielu inwestorów to jednak kluczowe, chociaż istnieją pewne polityki, tak? Na przykład teraz bardzo dużo banków zachodnich, w zachodniej Europie zaczyna pod bardzo silnym naciskiem społecznym, konsumenckim wprowadzają polityki na przykład zielone, tak, że nie finansują węgla i oczywiście robią to, natomiast jeżeli im się to udowodni jasno i pojedzie na ich na przykład walne zebranie i im powie, co robią, no to się wycofują, więc te zyski nie zawsze, no ale to jest oczywiście główny determinant. Natomiast prawdziwe pytanie nie jest, jak przyciągnąć inwestorów, tylko jakich chcemy przyciągnąć inwestorów. Czy chcemy przyciągnąć inwestorów, którzy widzą Polskę w tej pozycji, w której teraz jest, tak? Czyli w tym takim typowym koncepcie, jak wygląda gospodarka globalna. No Polska w tym łańcuchu produkcji jest niestety ciągle prostym poddostawcą produktów przemysłowych, no i eksporterem oczywiście żywności, tak? I oczywiście rywalizujemy głównie kosztami pracy, czyli po prostu niską płacą i beznadziejną ochroną pracowników. No jeśli chcemy przyciągać inwestorów, którzy uznają, że to są dla nich najważniejsze czynniki i zainwestują w nasz region właśnie dlatego, że tutaj na szczęście są tani pracownicy, na szczęście nie będzie żadnych związków, które coś będą bruździć, i na szczęście mogą mieć po prostu sobie swój stabilny jakiś tam przemysł, który będzie coś sprzedawał do Niemiec i jakby jest spokój, cicho, pieniądze ulokowane, no to ja bym takich inwestorów wcale nie chciał tutaj mieć. Ja myślę bardziej o inwestorach, którzy widzą długoterminowo, tak? Którzy są w stanie zobaczyć, że państwo na przykład dostrzega kluczowe technologie
Dlatego, że one są złożone i dlatego, że my uważamy, że mamy jakąś przewagę konkurencyjną. I takie przewagi konkurencyjne mamy w Polsce i powinniśmy do nich przyciągać. I wydaje mi się, że plan Morawieckiego w wielu miejscach jest napisany trochę tak idealistycznie, utopijnie, ale mam przyjemność też współpracować i z Ministerstwem Cyfryzacji, i z Ministerstwem Rozwoju. I widać tam ludzi, którzy mniej więcej wiedzą, co robią. I na przykład podam jeden taki przykład sektora, który jest ważny i tutaj moglibyśmy przyciągać sensownych inwestorów, którzy widzą prawdziwą wartość dodaną dla tej gospodarki. To jest sektor technologii finansowych. Polska oczywiście w okresie PRL nie miała banków komercyjnych, więc kiedy nam się pojawiły te banki komercyjne, zachodnie oczywiście, ale kiedy pojawiły się banki komercyjne w latach 90., to internet już tu był. Były już płatności internetowe, były już wszystkie rzeczy związane z telefonią komórkową. Więc te banki niejako zrobiły tu taki eksperyment. Przeskoczyły masę etapów rozwoju pocztowych, jakichś pism i przeskoczyły od razu na ten najwyższy etap. I do dzisiaj, jeżeli pojedziemy sobie do Niemiec na przykład i zakładamy konto w banku, to byliby Państwo przerażeni ilością dokumentów, które trzeba wypisywać, ilością poczty, która przechodzi w jedną, w drugą. Natomiast w Polsce no, jesteśmy pionierem, jeśli chodzi o rozwiązania typu na przykład wprowadzanie kart płatniczych wszędzie, gdzie się tylko da, jeżeli chodzi o bliki, jeżeli chodzi o te wszystkie płatności i w tym zakresie widać też, że Państwo jest w stanie tworzyć taki ekosystem innowacji, wiedzą Państwo. To jest to, co robiły na przykład Stany Zjednoczone, kiedy budowały swoje technologie właśnie cyfrowe czy biotechnologiczne, czy to jest to, co robiła Dania na przykład, kiedy inwestowała w technologie wiatrowe, że to państwo pokazuje, oczywiście przejrzyste zasady, przejrzyste podatki, ale państwo pokazuje też, że słuchajcie inwestorzy, to jest temat, który nas interesuje. W tym temacie, niekoniecznie nawet ulgi podatkowe, ale w tym temacie sponsorujemy naukowców na uniwersytecie, dajemy granty, pomagamy jakieś tam stowarzyszenie organizować, trzymamy się i jest cała taka sieć, to się nazywa ewolucyjna polityka celowa, że państwo wybiera sobie jakiś cel, który zna, ponieważ ma ogląd całej gospodarki, całego złożenia, wie co jest przewagą konkurencyjną i jest w stanie tworzyć cały taki ekosystem tej innowacji i wtedy możemy przyciągać inwestorów, którzy są zainteresowani wejściem w ten ekosystem. I to jest ekosystem, który jest prawdziwą realizacją tej hajkowskiej zasady spontanicznego porządku, bo mamy tam i konsumentów, i producentów, mamy różne ogniwa, które wszystkie są wspierane przez państwo, więc widać też, że to jest rynek, który się rozwija i inwestor tym chętniej w to wejdzie. Tak, to tylko kończąc powiem, że to jest przepis na sukces, który stosowało wiele państw, dzisiaj znowu się o tym mówi i miejmy nadzieję, że polski rząd będzie w stanie już tutaj konkretnie apelując do ludzi, którzy się tym zajmują na naszym najwyższym szczeblu, miejmy nadzieję, że oni będą w stanie myśleć sensownie o tej polityce ewolucyjnej, a nie, że znowu będzie to przyciąganie tego, kto pierwszy rzuci pieniądze, bo takich inwestorów na pewno nie potrzeba. Dobrze, więc nie ma dalszej odpowiedzi. Przyszedł czas na pytania publiczności. W tym momencie osoby, które chciały zadać pytanie, proszę o podanie imienia, nazwiska, ewentualnie instytucji, którą Państwo reprezentują, oraz określenie wyraźne, czy jest to do wszystkich prelegentów, czy do jednego wybranego. Krytyce teorii niedoskonałości.
ja pozwolę się z panem zgodzić, jeśli chodzi o kwestię wolnego rynku, bo oczywiście, że rynek to mechanizm, tylko zakłada pan, że on działa swobodnie. Skoro działa swobodnie, no to jest wolny. A więc z mechanizmu wynika, że jest wolny. To tak trochę logiki w tym, o czym mówimy, bo wolny rynek nie jest stan. To jest właśnie konsekwencja definicji. Definicja jest jaka jest i definicji nie zmienimy. Rynek to jest swobodne oddziaływanie popytu, podaży i konsekwencji tych dwóch, czyli ceny. A zatem jeśli jest swobodne, to musi być wolne. Sprawa dosyć prosta. Powiedział pan, że nieoptymalna ilość pieniądza, znaczy, że istnieje coś takiego nieoptymalna ilość pieniądza? Bo nie zrozumiałem, nie zapisałem. Znaczy, założenie było takie, że istnieje coś takiego za dużo lub za mało pieniądza. Natomiast no bo... wydaje mi się, że coś takiego nie miało miejsca. Nie, to zależy, jak pan przyjmie założenie, do czego są potrzebne pieniądze i skąd pochodzą. Pieniądze pochodzą z tego, że dobra zamieniano między sobą. A skoro dobra zamieniano między sobą, no to wartość dobra musi się przekładać na nominał pieniądza. Skoro przyjmiemy takie założenie, że pieniądz pochodzi od dobra, a pochodzi, no to wartość dobra musi być odzwierciedleniem ilości pieniądza. A zatem suma wartości wszystkich dóbr musi oddawać ilość wszystkiego pieniądza. Tak? Jakim sposobem chciałby pan mierzyć, porównywać ilość pieniądza do ilości dóbr? Wartości. Wartości, tak. Wartości, wzrost wartości. Ceny. Ceny mierzą wartość rynkową. No tak, ale rynek dostosuje się do zmieniającej się ilości pieniądza, więc... No. No to wartość się dostosuje, to chyba pan widzi problem. Czyli ilość pieniądza musi odzwierciedlać ilość transakcji i wartość dóbr, które tym transakcjom podlegają. Nie tak? Nie za bardzo rozumiem pana. No chyba się nie rozumiemy. Bo... Oczywiście, że nie działają, bo ma pan jedną stronę już, która ma gorsze warunki niż druga, więc z definicji nie jest to rynek. Bo jeśli pan może coś kupić na przykład w sposób koncesyjny, to pan ma przewagę, a nic rynku nie ma. Rynek z definicji, jeszcze raz powtarzam, mówimy o definicji rynku. Swobodny mechanizm działania dwóch stron. Jeśli w jakikolwiek sposób pan tą swobodę ogranicza, rynku nie ma. Prosto. Wydaje mi się, że ja nic o protekcjonizmie nie mówiłem. Natomiast powiem, że jestem przeciwnikiem protekcjonizmu. Tak. Jeszcze ja chciałem się tylko do dwóch rzeczy odnieść. Powiedział pan, że liberalizm jest prokonsumencki. Być może w założeniach, jednym z tych założeń jest przede wszystkim, że jednostka jest racjonalna, czyli paradygmat homo economicus. Natomiast no, ekonomia behawioralna, która rozwija się od paru dekad, udowadnia, że jednostki nie są racjonalne, nie podejmują racjonalnej decyzji. Bardzo często nawet na bardzo prostych liczbach widać, że nie potrafią podejmować racjonalnej decyzji, a co dopiero w tak skomplikowanych rzeczach, jak na przykład wybór, nie wiem, spośród 50 szamponów najbardziej optymalnego. No jakby jasne jest ten, że wygrywa ten, kto więcej wyda na marketing, czyli liczy się tylko i wyłącznie siła rynkowa, czyli liberalizm jest producencki, nie konsumencki. Druga rzecz, optymalna ilość pieniądza. Oczywiście, moim zdaniem, ma pan rację. W sensie, nie ma czegoś takiego jak za mało, za dużo pieniądza. I tu gdzieś nie do końca wiem, kto z kim się tutaj zgadza. Natomiast nie ma czegoś takiego jak optymalna ilość pieniądza, bo ten pieniądz oczywiście wtedy się rozwodni, tak, albo w jedną, albo w drugą stronę i dopasuje jakoś do tej ilości dóbr. Natomiast istnieje coś takiego jak nieoptymalna alokacja pieniądza, tak, czyli właśnie kiedy na przykład pojedyncze grupy w społeczeństwie mają zbyt dużo kapitału zakumulowanego i przez to są w stanie oddziaływać politycznie, społecznie, medialnie, jakby wpływa to na całość działania społeczeństwa bardzo niekorzystnie i zmniejsza też konsumpcję wewnętrzną na przykład przez no, brak tych pieniędzy, tak? Jedno zdanie tylko, możemy dyskutować, czy się tu już kwestia filozoficzna bardziej niż ekonomiczna. Ale kwestia racjonalności i optymalności jest kwestią subiektywną, bo to, czy ja podjąłem jakąś decyzję i czy ona jest racjonalna, to zależy tylko i wyłącznie ode mnie. I nikomu nic do tego, jaką ja podjąłem decyzję.
My możemy sobie oceniać kolegę, prawda? Że kolega podjął nieracjonalną. Ale skąd wiem, że podjął nieracjonalną? Na jakiej podstawie ja to oceniam? Nie bardzo wiem. A więc to jest kwestia subiektywna. Tak samo optymalność. Optymalna ilość pieniądza, oczywiście, w sensu stricte, nie znajdzie się takiej ilości, która byłaby idealnie optymalna. Dlatego powiedziałem, że to wynika z wartości dóbr, które kupujemy. I jeśli wartość jest taka, pieniądze powinno być tyle. Jeśli wartość jest mniejsza, pieniądze mniej. Natomiast kwestia racjonalności, jeszcze raz powtarzam, moim zdaniem każda decyzja w momencie podejmowania jest racjonalna. Minutę później może być nieracjonalna, ale w momencie podejmowania... Dobrze, a więc czy są jeszcze jakieś pytania? Proszę Państwa, ja się nazywam Murus, więc pozostając w grupie rozważam moje nazwisko, się zdewaluowało w dniu dzisiejszym, bo jest to uwaga, ale następna uwaga, to chciałabym zapytać, czy jedną decyzję, bo pozostałe panowie nie uważają, że jeżeli idzie o rolę państwa, czy nie uważają panowie, że należy rozdzielić dwie kwestie, mianowicie rolę państwa w sytuacji, kiedy mamy gospodarkę rynkową w miarę stabilną i rolę państwa wtedy, kiedy jest sytuacja kryzysu lub jakiejś nadzwyczajnej okoliczności. Podam taki przykład. W 1989 roku i następnym, kiedy przechodziliśmy z powrotem do kapitalizmu, to rolą państwa i instytucji prawdy było przeprowadzenie właśnie gospodarki z powrotem do kapitalizmu. I tam niektóre instytucje prawne, tylko spółki, które kapitałowe, które zostały stworzone dla rozliczenia zysku, dla prowadzenia działalności gospodarczej, miały za zadanie przetransformowanie gospodarki właśnie do gospodarki rynkowej. Są ustawy o komercjalizacji i prywatyzacji przedsiębiorstw państwowych, czyli w dobie miarę spokojnej gospodarki rynkowej państwo powinno tą rolę mieć zupełnie inną, taką bardzo dyskretną. Natomiast jeżeli idzie o czasy niespokojne, to ta rola jest zupełnie inna. To oczywiście dyskusyjne, bo to nie jest łatwe pytanie, bo jak są czasy zagrożenia, zakładam, że największe zagrożenie jest czasy wojenne, prawda, konfliktów i tak dalej, no to można dyskutować o tym oczywiście, natomiast, ale nie będę rozwijał, bo ja poszedł w taką stronę trochę inną jeszcze zupełnie, ale to nie mamy czasu na to. W każdym razie tu się w pełni zgadzam, że w niektórych sytuacjach być może warto, szczególnie w tym przypadku, o którym pani profesor powiedziała, warto było popatrzeć na to, jak państwo tworzy nowe ramy instytucjonalne już w nowych warunkach gospodarczych. I tutaj, jak przechodzimy od gospodarki fazy centralnie planowanej do fazy rynkowej, to rzeczywiście w dużych obszarach, w wielu miejscach państwo mogło jedynie jako instytucja zadziałać. Jednostki same pewnie tego by nie zrobiły, ale też dyskusyjne. To musielibyśmy tak przegadać pewnie z 2 godziny, żeby dojść do istoty, bo ja jeszcze w inną stronę zupełnie poszedł, ale to tak przekazuję. Znaczy, mieliśmy w historii Polski taką sytuację, dosyć ciekawo, to był mniej więcej 38-39 rok. I polityka Eugeniusza Kwiatkowskiego, który prowadził politykę skrajnego monetaryzmu. W zasadzie ja jestem zwolennikiem monetaryzmu, natomiast w tym okresie akurat, kiedy było bardzo duże zagrożenie wojenne ze strony Niemiec i polityka kanclerza Adolfa Hitlera była zupełnie inna niż Kwiatkowskiego, no to my przez to, że bardzo rygorystycznie trzymaliśmy się dosyć sztywnego kursu złotówki oraz tego parytetu złota w stosunku właśnie do naszej waluty, no to w jakiś sposób nie mogliśmy
nawet wtedy dosyć słabego polskiego przemysłu do końca wykorzystać. Więc są takie sytuacje, jak na przykład wtedy, gdzie no, państwo nie powinno stosować aż tak skrajnych metod w momencie, kiedy jest zagrożony byt państwa czy narodu. No, wprawdzie Eugeniusz Kwiatkowski nie mógł przewidzieć, że sojusze międzynarodowe okażą się fikcją i gdyby nie wybuch II wojny światowej, to najprawdopodobniej III Rzesza by w 1941 roku zbankrutowała. Natomiast Polska byłaby jednym z najsilniejszych państw ekonomicznych w Europie. No ale niestety nie mógł tego przewidzieć. Bardzo podoba mi się ta obrona centralnego planowania gospodarki pana Kwiatkowskiego. Popieram absolutnie. Natomiast odnosząc się do samego pytania, no tak, warunki kryzysowe jakby najlepiej udowadniają, że państwo ma pewne możliwości, ma pewne narzędzia, które pozwalają na reagowanie i tutaj chyba wszyscy się zgodziliśmy z tym, że w takich wypadkach powinno działać. Na przykład polskiej transformacji nie zadziałało na żadnym froncie, ani nie zabezpieczyło utraty pracy, ani masowych samobójstw, alkoholizmu, ani wyprzedaży praktycznie polskich przedsiębiorstw, które zostały stracone na korzyść biznesu, której po prostu gdzie doszło do wrogiego przejęcia. Więc no oczywiście tutaj nie zaszło takie reagowanie kryzysowe, ale wydaje mi się, że państwo nie ma tylko roli mocnego stróża. Właśnie to jest podstawowy mit, który trzeba odczarować, że państwo ma bardzo ważne role do spełnienia, których rynek nie może spełnić, po prostu ponieważ rynek polega na tym, że chcemy mieć jakiś zysk, a bardzo dużo rzeczy, które wykonujemy, nie przynosi zysku nam bezpośrednio. W sensie, gdybyśmy patrzyli na kolej na przykład i to, ile kosztuje budowa kolei, to jakie są bilety kolejowe, to moglibyśmy patrzeć na to czysto rynkowo, ale okazuje się, że wtedy na tą kolej stać by było znacznie mniej ludzi, niż jeżeli państwo coś takiego subsydiuje i okazuje się, że te korzyści są w całej gospodarce rozproszone, tak? Bo pracownicy mają większą mobilność, a więc cały biznes na terenie danej gospodarki zyskuje. Więc ja się nie zgodzę z tym, że państwo powinno być mocnym stróżem. Na pewno powinno reagować kryzysowo, ale za dnia zdecydowanie powinno przecierać szlaki. Dobrze, zanim następne pytanie, proszę sobie jedną rzecz, aby to pytanie stało się najbardziej zwane. Chcemy, żeby jak najwięcej tutaj zostało. Czegoś takiego nie miał prawo Uniwersytetu w Białymstoku. Pan wie, co zostało powiedziane, pozwolę sobie mieć najwyższe uwagę. To uważam, i uwaga, proszę. Pan Robert Ciborowski jest przede wszystkim profesorem, Robertem Ciborowskim. I chyba warto do pana profesora zwracać się na to do pana profesora. I na kanwie tego pozwolę się zwrócić do pana profesora z uwagi na to, co słusznie stwierdził pan profesor Bruski. Otóż w 1988 roku mieliśmy ustawę, tak zwaną ustawę Wilka, ustawa o swobodzie działalności gospodarczej, i o ile dobrze pamiętam, ta ustawa miała 44 artykuły, z których tak naprawdę tylko kilka artykułów traktowało o swobodzie działalności gospodarczej, zresztą tak zwane artykuły 60, czy to prawnicy też. Teraz mamy ustawę o swobodzie działalności gospodarczej, która ma 111 artykułów, tych artykułów tak bardzo rozbudowano, że tej ustawy nie mamy jeszcze do końca nie przeczytał. Pamiętam pana zajęć, chciałbym dyskutować. Znaczy, dla mnie samo sformułowanie ustawa o swobodzie działalności jest absurdalne. Nie wiem, jak państwa zdanie, ale jeśli mówimy o swobodzie, a tworzymy regulacje, coś tu nie gra do końca. Dlatego jeśli mówimy o działalności gospodarczej, to moim zdaniem żadna ustawa tu nie jest potrzebna. Potrzebne są określone reguły prawne, szczególnie prawa własności, sposoby zawierania kontraktów, umów i realizowania tych umów. I to wszystko. Więcej nic do tego właściwie nie powinniśmy dorzucać. A zatem, tak jak powiedziałem, dla mnie same sformułowanie, ustawa o swobodzie, no to coś tu ewidentnie nie gra. Także nie produkujmy ustaw. Mniej, tym lepiej. Szczególnie ustaw o szkolnictwie wyższym. Jeszcze trzy pytania. Patryk Kozlewski, przedsiębiorca, pytania do pana Zygmuntowskiego. Wnioskując z pana wypowiedzi, to firmy kierują się zyskiem, tak? Pan mówi, że będą bardzo półprofesowni, no, pan mówi, że nie tylko półki, pan też wartości,
tak? Jakieś te stopy zwrotu, do których pan się mocno odwoływał i w ogóle do tego głowy amerykańskiego, pan się mocno odwoływał. Pytanie teraz takie, bo jeśli firmy się kierują stopą zwrotu jakimś zyskiem ekonomicznym, to jest to pewna jakaś wymierna, racjonalna wartość. Jak by pan zapewnił, że państwo, bo pan mówi, że jednostki są nieracjonalne z kolei, no ale rząd i tak dalej stworzony przez te jednostki. Jak by pan zapewnił, że decyzje o tej animacji, bo jak pan mówił, tak, przez państwo jakieś inwestycje, jakieś interwencjonizmy, jak by pan zapewnił, jakie mechanizmy zaproponował, że to było racjonalne, bo jeśli nie zysk, tak, który jest jakąś wymierną wartością ekonomiczną, po drugiej stronie, wie pan, mamy grubsze przykłady, Unia Europejska doskonałe przykłady, no bezsensowne, pewne regulacje, pchania pieniędzy, bardzo, bardzo dziwne przedsięwzięcia, kiedy że jakie mechanizmy jest pana, że zapewniłby racjonalność, jeśli państwo by było animatorem tego życia ekonomicznego? Znaczy, nie zrozumiemy się źle, ja nie oceniam, czy to jest wysoka pobudka, czy nie. W bardzo wielu aspektach to jest wystarczająca pobudka. No jeżeli prowadzimy piekarnię, to jakie ja pobudki potrzebuję? W sensie pobudka tych pieniędzy, które płacą ludzie za produkty, które ja sprzedaję. Chyba nie było mi starczy sekundę. Jeżeli prowadzę piekarnię i ludzie kupują moje produkty, ponieważ chcą jeść, no to jakby to jest zrozumiałe, że płacą i te pieniądze, które zarabiam, to jest niejako wycena dobra, które dostarczam. To jest bardzo dobra pobudka. Ale są takie dobra, których dostarczanie właśnie jest bardzo rozproszone. Czy to jest ochrona środowiska, czy to jest edukacja podstawowa. No niestety, ale inwestowanie w czyjąś edukację na poziomie podstawowym, no trudno powiedzieć, kiedy się zwraca, tak? W sensie, możemy robić oczywiście bardzo dużo testów i różnych egzaminów i tak dalej, ale zauważyliśmy jednak, że im więcej jest testów, tym te dzieci są bardziej zestresowane i tworzy się taka testyfikacja, nie? Że tak naprawdę dzieci przygotowują się do testów i jeżeli testy są zdane, wszyscy są zadowoleni, świetnie wydane pieniądze. Podobne problemy dotknęły na przykład uczelnie wyższe i to na pewno pan profesor czy rektor z tym się może zgodzić, że pojawił się ten pomysł, że rozliczamy wykładowców i czy to są dobrze wydane na nich pieniądze, po tym ile mają punktów za publikację w czasopismach. No i się zrobiła punktoza, no i oczywiście wszyscy publikują masowo, chłam, nie chłam, jakby ważne jest, żeby publikować. Więc bardzo ciężko jest stworzyć taki mechanizm. Ja jestem zdania, że patrząc na to, jak robili to najlepsi, czyli przede wszystkim właśnie wysoki przemysł w Stanach, w Finlandii, w Danii, to jest nie próba jakiegokolwiek mierzenia tego, tylko próba oceny też przez inżynierów, przez naukowców, przez ludzi, którzy się na tym znają, po prostu dawania tyle pieniędzy, ile jest potrzebnych na dane badania. Jakby... Tak, no i, ale właśnie chodzi o to, że w Stanach na przykład podejmowano takie próby z niektórymi technologiami i okazywało się, że większość funduszy typu venture nie było zainteresowanych, ponieważ oni widzieli, no bada pan jakieś cząstki krzemu, co my mamy do tego, w sensie, czy może nam pan pokazać aplikację konkretną biznesową, nie może pan? No przykro mi, nie wchodzimy w to, nie widzimy żadnego sensu. Okazywało się, że firmy typu, mam tutaj sobie, wypisałem celowo, warstwy ciekłokrystaliczne, które Amerykanie opracowali, czyli ekrany LCD, tak? Laboratorium Westinghouse, które je opracowywało, próbowało sprzedać tą technologię Apple'owi, Xeroxowi, IBM'owi, Dell'owi. Nikt się nie zgodził, bo nie wiedzieli po prostu, co oni mają zrobić z tymi śmiesznymi płytkami, jakby do czego to w ogóle służy. I niestety, ale okazuje się, że czasami w Stanach na przykład po prostu naukowcy szli do Departamentu Obrony i wciskali kit, że to się przyda dla bezpieczeństwa państwa. A jak bezpieczeństwo państwa, to Republikanie, w tym nawet Ronald Reagan, zwiększali budżet na te wydatki, a to wszystko szło do naukowców i oni nie byli z niczego rozliczani. Aczkolwiek zgadzam się, że trzeba o takich mechanizmach myśleć. Ja jestem zdania, że po prostu to powinny być, tak jak na przykład to Finlandia robi, czy Dania w zakresie turbin, że jest cała sieć i na przykład mamy też organizacje certyfikowane, które są organizacjami konsumenckimi i te organizacje oceniają, jak działa dana spółka, tak? Czy ta spółka ich zdaniem wydaje sensownie te pieniądze, czy nie wydaje sensownie. Musi być dużo różnych instytucji obywatelskich kontroli, ale to państwo powinno pilnować tego, żeby te obywatelskie instytucje miały coś do powiedzenia. Bo jak się skończy tak, że będziemy stali z megafonem przed siedzibą spółki, no to też będą znowu żarty, tak? Ale to państwo ma tą siłę, żeby dać danej instytucji, na przykład instytutowi naukowemu i powiedzieć, państwo się na tym znacie, więc wasz głos jest dla nas ważny, więc pilnujcie ich, tak? Kolejne pytanie.
Marcin Sulicki, Wolno, że miał ja jakby nie chciałbym tutaj mówić starszego o edukacji, o ekonomii, tak bardzo szeroki spektrum, ja chciałbym przejść do tego tematu. Mówimy o interwencjonizmie państwa, czy kapitału narodowego, jest głównym narzędziem, w jaki sposób państwo wpływa na gospodarkę, są podatki. Pytanie, czy obecne podatki są optymalne, za wysokie, czy za niskie? To może ja zacznę tylko z racji tego, że mam blisko ten mikrofon. Ja chciałbym powiedzieć, że moim zdaniem nie ma czegoś takiego w tym przypadku jak za wysokie, za niskie podatki. W sensie jakby one w pewnych obszarach są za wysokie, w pewnych są za niskie. Na przykład mamy podatek konsumpcyjny VAT w wysokości 23%. Ja przepraszam bardzo, ale kto konsumuje największą część budżetu, swojego dochodu? No ludzie najbiedniejsi, klasa średnia niższa, klasa najniższa, tacy ludzie jak my, podejrzewam w większości. Czyli te osoby, które nie mają specjalnie oszczędności, które konsumują, więc to my płacimy największą część tego podatku. Więc zdecydowanie podatek konsumpcyjny no, należy albo obniżyć, albo go zupełnie wyrzucić, tak? Natomiast są podatki, które powinny być bardziej progresywne, takie jak podatek na przykład dochodowy i taki podatek mógłby być progresywny, na przykład, ale z wyższą kwotą wolną od podatku, tak? Niektóre partie polityczne nawet w Polsce z różnym skutkiem, bo często się o tym mówiło, ale prognozowały, żeby na przykład zrobić kwotę wolną od podatku w wysokości 12-krotności tego miesięcznego minimum, tak? Po co mamy brać podatki od kogoś, kto co miesiąc zarabia absolutne minimum? Ale z drugiej strony, jeżeli ktoś zarabia, bo przepraszam, to są realne kwoty, o których mówimy przy takiej progresji. Jeżeli ktoś zarabia 30 tysięcy miesięcznie, 50 tysięcy, 100 tysięcy, bo na przykład z dywidendy albo coś takiego, no to takie przychody można sensownie opodatkować. I jakby gdybyśmy chcieli powiedzieć, że dlaczego to jest niesprawiedliwe, ja od razu powiem, że ja swoją teorię tej etyki wywodzę z krzywej użyteczności pieniądza, tak? Czyli tego, że dla biednego jedna złotówka jest więcej warta niż dla kogoś, kto jest milionerem. I skoro tak, to te podatki powinny być w taki sposób progresywne, że jeżeli ja odbiorę odpowiednio więcej tej bogatszej osobie, nawet więcej przy większej stopie podatkowej, to ta osoba i tak nie odczuje tego w swojej użyteczności, czyli szczęściu, no jak najbiedniejszy. A jednak z tego finansujemy rzeczy, które no, funkcjonowanie państwa. Problem jest taki, że ci najbogatsi i tak nie zapłacą tych podatków. A zapłacą te osoby, które stanowią tą tak zwaną klasę średnią. Bo tak naprawdę słusznie pan zauważył, że opodatkowanie uderza właśnie w stosunkowo biednych ludzi, ale przede wszystkim progresywne opodatkowanie uderza w tak zwaną klasę średnią, bo najbogatsi i tak mają do dyspozycji wyspecjalizowane firmy prawnicze, które zrobią wszystko, żeby tych podatków nie płacili, a jak już nie będą mogli zrobić tak, żeby nie płacić w Polsce, no to znajdą sobie raj podatkowy, gdzie się przeniosą. I wracając do pana pytania, no zdecydowanie podatki w Polsce są za wysokie i totalnie nieprzejrzyste, no ale to jest temat na jakiś zupełnie inny wykład, bo to byśmy mogli godzinami o tym mówić. Takie dobre zamknięcie spotkania, bo wszyscy się zgadzamy co do jednego, że podatki najbardziej szkodzą ludziom mało zamożnym. To jest dowiedzione. Konsumpcyjne w moim odczuciu. Nie, wszystkie. Wszystkie podatki, bo tutaj się z panem Marcinem zgodzę, że bogaci tak nie zapłacą. Nawet jeśli wprowadzimy coś wyjątkowego, to zapewniam państwa, że w warunkach dzisiejszych, gdzie granice są otwarte, gdzie przelanie 5 miliardów euro to jest kliknięcie w komputerze jednej ikonki, to nie ma takiej opcji, żeby ściągnąć od bogatych podatki. Naprawdę. Natomiast jakie powinny być podatki? Co do wysokości, to tego na to pytanie nikt nie odpowie, bo to w każdym oczywiście kraju, w każdym sektorze, w każdej branży ta wysokość może być zupełnie inna. Natomiast ja bym zwrócił uwagę na co innego. Podatki przede wszystkim powinny być proste i przewidywalne. Proste i przewidywalne. My musimy wiedzieć, jak zapłacić łatwo podatek, jaką to część na przykład naszego dochodu czy wydatki stanowi. I po drugie, że co miesiąc państwo nie będzie nam tych podatków zmieniać. My w coś zainwestujemy na przykład na 5 lat, a się okaże w następnym roku, że podatek już nie jest 10%, a jest 30%, prawda? I tak dalej. A więc, zresztą
to wszyscy ekonomiści od dawna to przy dywanie. I ostatnia rzecz, jeśli chodzi o podatki. To czy my te podatki chętnie płacimy, no bo to, że one są potrzebne, z tym nikt nie dyskutuje i sprawa jest oczywista. Natomiast moim zdaniem sprawą kluczową jest przejrzystość nie tylko podatków, ale przejrzystość wydatków państwa. Wydatków państwa. Bo jeśli my oddajemy swoje podatki, ale w dużej mierze nie wiemy, na co państwo je wydaje, albo wydaje je na coś, co jest nam zupełnie niepotrzebne, albo nieracjonalne, albo marnotrawione, albo idzie na to na rzeczy, co do których mamy duży dystans, no to wtedy jest problem z płaceniem, to oczywiste. A więc podatki proste i przewidywalne i wydatki państwa przede wszystkim transparentne. Przede wszystkim wiadomo, na co państwo wydaje, czy to jest potrzebne nam jako obywatelom. Ostatnie już dzisiaj. Trudne pytanie, bo ja w telewizji to oglądam tylko mecze. To nie wiem, jak, co tam telewizja mówi, czy radio czasami słucha. Natomiast to nie jest taki prosty temat. Ja wiem, bo kiedyś gdzieś czytałem taki fajny artykuł, że ponoć w Europie to normalne, że są te limity takie kapitałowe, jeśli chodzi o media i tak dalej, i tak dalej. Być może to ma jakiś sens, chociaż ja nie wiem. Powiem Państwu tak, ja patrzę na to znowu w kategoriach takiej swobody gospodarczej, prawda? Że z jednej strony powiedziałem tak, a jeśli ktoś chce otworzyć gazetę, Polak chce otworzyć gazetę w Ameryce, niech sobie otwiera, no jaki problem. Ale z drugiej strony, w sytuacji, tu znowu wracamy do tego, które było pierwsze pytanie, bodajże, prawda? Że jeśli te warunki nie są równe, jeśli te możliwości nie są równe, no to wtedy bym się zastanowił na tym, czy być może jakieś ograniczenia również z naszej strony nie są potrzebne. Prawda? Jeśli my mamy ograniczenia gdzieś, na przykład kapitałowe, przepisów biurokratyczne, być może warto się wiem, że zachowuję się jak protekcjonista w tym momencie, ale no niestety dzisiaj konstrukcja świata jest taka, jaka jest, że w wielu przypadkach państwa chronią te swoje kapitały albo dają im lepsze warunki do tego, żeby oni mogli rządzić. Poza tym, proszę pamiętać, że w Polsce kwestia mediów chyba to zaszłość taka trochę, bo jak na początku lat 90. inwestowano w media, no to my nie mieliśmy kapitału takiego, u nas po prostu nie było takiego kapitału. Ja zawsze żałuję, że w latach 90. u nas nie doszło do takiej, posłużę się Marksem niestety, takiej pierwotnej akumulacji, która pozwoliłaby naszemu kapitałowi inwestować więcej niż wtedy mógł. No bo jak przychodził kapitał zagraniczny, to z założenia był większy, bardziej rentowny, szybciej mógł zareagować i tak dalej. Nawet były takie czasy, gdzie państwo dawało duże ulgi na przykład, dużo lepsze warunki tym pieniądzom, które przychodziły z zagranicy. A więc to jest dosyć skomplikowane, natomiast powiem tak, w samym fundamentalnym założeniu ograniczeń nie powinno być w sensie inwestowania, tak jak z każdą inną inwestycją. Ale, tutaj się pojawia to ale, które już Państwu powiedziałem. Przecież nie musimy kupować nosnika czy przeglądu sportowego, to jest jedna rzecz. O, przegląd musimy. To jest jedna rzecz. Druga rzecz, nie musimy kupować też produktów firm, które tam się reklamują, prawda? Więc to też w jakiś sposób, bo taki był przykład gazety sportowej polskiej, która chciała się ukazywać w Niemczech. I tam ona ukazywała się przez rok czasu, ale żadna duża firma niemiecka nie umieściła tam reklamy. To jest sposób na, powiedzmy, rywalizację z niemieckimi mediami w Polsce. Bo ja się obawiam jednej rzeczy, że ustawowe wszelkiego typu regulacje stanowią kolejny precedens. Potem możemy wchodzić coraz bardziej w ten las i obudzimy się, że w zasadzie sami nie będziemy wiedzieli, co możemy robić. No. Natomiast jeżeli chcemy walczyć z niemieckimi mediami, no to prosta zasada. Nie kupować ich i nie kupować produktów, które tam są reklamowane. I bardzo szybko one stwierdzą, że zrezygnują z tego rynku. Szczególnie jeśli chodzi o Mercedesa, nie?
To znaczy, ale umieśćmy jednak też tą propozycję w konkretnych politycznych realiach. Jeśli chodzi o niemieckie media, to przede wszystkim to nie są media ogólnokrajowe, a jeśli są, to są takie typowe teletygodnie, jakieś panie dom. Przepraszam, ja tu nie chcę konkretnie rzucać tymi przykładami, jakby to nie są koniecznie te przykłady, ale to jest jakby ten format, tak? To jest jakby prasa w ogóle nie związana z opinią. To są jakieś prasy celebryckie i tak dalej. I to nie o nie chodzi, ale jest prasa lokalna, czyli wszystkie gazety regionalne i tak dalej, i to jest w większości niemieckie. I ja bym jednak patrzył na perspektywę, jaką jest to, że PiS jest bardzo zmotywowany, żeby odzyskać samorządy, bo widzi w nich bastion czy Platformy, czy jakichś innych opcji politycznych. Więc ta konkretnie ustawa jest napisana w pewnym politycznym celu, którym jest odzyskanie niejako, stworzenie luki w mediach lokalnych i tam włożenie wtedy naszych mediów, w sensie naszych, czyli głównie tych, które są gdzieś tam powiązane z opcją prawicową. Ja myślę, że taka ustawa ogólnie w jakimś tam stopniu ma sens, oczywiście. Natomiast gdyby PiS naprawdę chciał rozwiązać tą sytuację, to mógłby zaproponować coś, co... No bo pytanie brzmi teraz, co się stanie z tymi tygodnikami, tak? Czy z tymi dziennikami, czy one miałyby wlecieć zupełnie z rynku? Ja nie znam dokładnie szczegółów tej ustawy, ale oczywiście byłbym zdania, że najlepiej byłoby je uspołecznić. Tak samo jak Milton Friedman twierdził na przykład na temat polskiej gospodarki w 90 roku, i tutaj ta pierwotna akumulacja się pojawia, że no, można po prostu rozdać udziały pracownikom i wtedy mamy dalej te same gazety, które funkcjonują, tych samych ludzi, którzy nad nimi pracują, ale własność się zmieniła, więc nikt już więcej nie zarzuci, że ten dziennik jest gdzieś kontrolowany przez jakichś Niemców, tak? Chociaż piszą go te same osoby, więc właściwie nikt nie straci pracy. Uspołecznienie jest najlepszym sposobem rozwiązania tego. Jeszcze tak szybko powiem, że udziały tych pracowników, pracownicy by mogli znowu sprzedać niemieckiej firmie, więc znowu mogłoby wrócić do punktu wyjścia. Natomiast też bardzo analogiczną sytuację mamy w handlu chociażby, prawda? Gdzie duży procent sieci handlowych jest albo francuska, niemiecka, albo portugalska. Natomiast tutaj mieliśmy do czynienia jeszcze z jakimś elementem, który właśnie państwo bardzo mocno wkroczyło i mając dobre chęci spowodowało tą sytuację, którą mamy teraz, czyli to, co mieliśmy w latach 90., czyli bardzo duże ulgi dla inwestorów zagranicznych, bez względu na to, w co oni mieli inwestować. No i skończyło się na tym, że jednym z głównych inwestorów w Polsce pod względem ilościowym jest Francja, ale te inwestycje no to są właśnie wszelkiego typu sklepy wielkopowierzchniowe. No i oczywiście w rywalizacji polski przedsiębiorca z takim molochem, którym dodatkowo ma do czynienia z bardzo dużymi ulgami, to nie jest w stanie wygrać. Więc zanim podziękowania i zakończenie, jeszcze po pierwsze, jeśli macie jakieś pytanie, proszę spróbować złapać za wszystkich gości w kuluarach. Druga rzecz jest taka, że jeśli ktoś chciałby zrobić konkurs, który jest naprawdę świetnymi nagrodami finansowanymi przez wszystkich zestaw Stowarzyszenia Libertariańskim, to również zapraszamy do pozostania w sali. Natomiast teraz, że jest to najważniejsze, gigantyczne podziękowania dla gości. Chciałem podsumować debatę w ten sposób, że można się ze sobą kulturalnie nie zgadzać, jak państwo widzą. To ewenement, ale jednak jest możliwe. Tak się zgadzaliśmy więcej, niż się spodziewałem.